Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 17 odcinku naszej przygody z NBA 2K21 w My League, Memphis Grizzlies oczywiście. No i w tym momencie po 57 spotkaniach mamy 46 zwycięstw, 11 porażek, 66% chemii. Jesteśmy już tutaj na ostatniej prostej do playoffów. No to lecimy, bo tutaj czas nam się zmniejszył i na razie będę się tego trzymał. Tak więc lecimy tutaj ze składem. Clark awansował do pierwszej piątki, Cousins zostaje, ale Sabonis 33 minuty, Valanciunas tylko 19. Fernando bez Caldwella Pope'a. Dobra, czyli tutaj standardowa zmiana, myślę. I Ja Morant, jeszcze sprawdzimy, jeszcze 1-2 tygodnie, tak więc możliwe, że w tym odcinku już do nas wróci. No to lecimy, najpierw Dallas przed nami. Tak więc Porzingis i Doncic, zobaczmy, świetna pierwsza kwarta, ale już no, objęli prowadzenie na koniec pierwszej połowy, ale świetnie to wygląda, zobaczmy. Dobra, mamy 10 punktów, 3 minuty zostały, pięknie będzie zwycięstwo, 123 do 106, bardzo dobra druga połowa, no i dzięki temu wygraliśmy. Doncic 41 punktów, a tutaj Porter Junior 23, 5 trójek, 21 Clarka. Melton, bardzo ładnie, Brogdon znów double-double, Sabonis 14-9, Cousins 10 zbiórek, 7 punktów, Hardaway 14, 6-8 z gry, 0 tutaj Caldwell Pope'a. Ale jest zwycięstwo, bardzo dobry mecz z Warriorsami, gramy po raz kolejny tutaj tydzień po tygodniu. Ostatni mecz przegrany dosyć srogo z nimi, no to zobaczmy, bo od tamtego meczu tylko wygrywaliśmy, no i jeszcze gramy na własnym parkiecie, świetnie to wygląda. No ale czwarta kwarta odpowiadają tutaj, zobaczmy. Dobra, 7 punktów, 2,40 do końca, 4 punkty. Ok, 49 sekund, no dobra, myślę, że możemy tam wskoczyć na tą końcówkę, mamy plus 6, tak więc powinno być dobrze. Dobra, to jesteśmy na parkiecie, Kerry, ale tutaj dwójka, tak więc dwójkę niech sobie on rzuca, ale i tak nie trafia. I nie faulują, dobra, czyli no tutaj przytrzymamy sobie piłkę do końca. Okej, czyli tutaj mamy izolację dla Brogdona. 6 sekund, dobra, poprosimy o zasłonę Brogdon, no i trójka, ale jednak troszeczkę za daleko od linii, nawet piłka nie dotknęła obręczy, szkoda, bo tam Valanciunas już czekał na zbiórkę ofensywną. No mamy jeszcze 21,5 sekundy, czyli no jedna akcja Golden State, zobaczymy jak będą chcieli ją zakończyć. Player of the game w tym spotkaniu, Michael Porter Jr., 40 punktów, 13 na 19, cóż za występ naszej trójki. A Cousins z przechwytem, od razu faul, tak więc będą rzuty, już jesteśmy w bonusie, 7 też faul Golden State w tym meczu. Celnie, tak więc plus 7 i Cousins 14 punktów, 8 zbiórek, 4 asysty. Bardzo przyzwoity wynik. Nader od razu za 3 bez zastanowienia, niecelnie, no już chyba nie będą faulować. Tak więc jeszcze Meltonem trójeczkę spróbujemy, no niecelnie. Dobrze, tak więc zwycięstwo 127-119. No to zobaczmy jak nasi tutaj się spisali, czyli Porter Junior 40 punktów, 13 na 19 z gry, 4 na 7 za 3 i 10 na 10 rzuty osobiste. Clark double-double, Brogdon również znów z asystami, Cousins, Valanciunas też z double-double. No i dobry występ, tak więc jest zwycięstwo z Golden State Warriors, mamy back-to-back games. No, gramy tym, co mamy. Chemia podskoczyła, znów gramy u siebie, plus 9 po pierwszej. O, ale tutaj wyrównany mecz w trzeciej kwarcie i to bardzo. Wychodzimy na 10 punktów, nawet 12, już ponad 20. Dobra, ładnie, 35-13 w czwartej kwarcie i 125-102 w tym meczu. Cousins 26-25, Clark, czyli wysocy zawodnicy. Ładnie, Brogdon 26-8, nie tak daleko triple-double. Porter Junior troszeczkę słabiej, ale dalej bardzo przyzwoicie, 16-6. Valanciunas słabiutko w tym meczu, Hardaway tylko jeden punkt, ale jest kolejne zwycięstwo, to więc bardzo dobry tydzień za nami, no to lecimy dalej, 49-11 po naszej stronie, no bardzo dobry wynik, no by go tutaj utrzymać do końca.
No, ładnie to wygląda. No i powinno być zwycięstwo. Jeszcze 6 minut mamy. 2 minuty zostały. Dobra, 144-123. Tak więc na te Atlantą Hawks tutaj właśnie mają Antonego Davisa przecież. Trae Young, Satorański, Reddish, Hunter. No ten skład nie jest wcale taki zły. Jest Kozak przecież, nie? I daliśmy sobie z nimi radę bez żadnego problemu. Brogdon 37-12. 6 trójek. Porter Junior 22, Valenciennes 17, no Brogdon bardzo ładnie poleciał. Okej, okay. No to lecimy dalej. Toronto Raptors, 50. zwycięstwo na naszym koncie i od razu chemia poszybowała w górę. 72, 71 przed samym meczem. I teraz na wyjeździe, ojojoj, ależ po pierwszej kwarcie dostaliśmy, no... Tu nie ma czego ratować niestety, szkoda, szkoda tego meczu. 125 do 104, porażka. A Porter Junior starał się, ale 3 na 10 tylko za 3. No i właśnie, nie miał pomocy za bardzo. Brogdon 11-10. Cousins, Melton Clark po 10-11 punktów. No zabrakło nam tutaj pomocy, między innymi Valenciunasa, tylko 2 punkty, 4 zbiórki, ależ słabe ostatnio mecze Valenciunasa, wypadły z formy kompletnie. No to dobra, po tej porażce wejdziemy sobie w skład, zobaczmy, czyli właśnie Sabonis tutaj i Valenciunas 21 minut. Dobra, to troszeczkę mniej. No musi zasłużyć na te minuty, tak więc straci ich teraz trochę. 14 to naprawdę mało jak na takiego zawodnika 81 overalla, prawda? Fernando, no a Caldwell Pope jest on fire, tak więc damy mu te wszystkie minuty i Fernando też zabierzemy. Dawaj, Caldwell Pope 18 minut, ależ dostał tutaj awans w składzie. Na Moranta jeszcze czekamy. I tutaj czwórki mają też za dużo czasu, no ale to jest dwóch zawodników. Dobra, lecimy. Czyli Houston Rockets teraz 25-37, minusowy bilans. Houston też na ich parkiecie. O ile źle weszliśmy w drugą kwartę, ale nie jesteśmy tak daleko. Nawet na chwilę mieliśmy prowadzenie. Dobra, czwarta kwarta. Jest stan remisowy, 5 minut do końca. Dobrze, ta truja tam nam siadła. 2:30, przegrywamy 3 punktami. No trzeba tam wejść. Te sprawy się tak mają, że my mamy piłkę. Brogdon, poczekamy na tą zasłonę. Sabonis sfejkował tutaj, ale Brogdon do samego końca. Niecelnie. Niestety niecelnie. Dobra, no teraz defense. Ajajaj, nie zdążył tutaj Brogdon i straciliśmy też punkty. No, nie najlepsze wejście, tak więc minus 5 w tym momencie. No ale dobrze, jeszcze ponad 5 minut do końca tego meczu, tak więc to jeszcze można odrobić. No, ale tutaj możemy przechodzić, tak jest, świetnie, Cousins, ale szkoda, że nie akcja 2 plus 1, tak więc tylko rzuty. Dobra, pierwszy ładnie, 22 punkty Kazinsa. Dobra, bardzo ładnie. Tak więc tutaj widziałem, że Harden 46 punktów nam rzucił w tym meczu. A więc no lata na własnym parkiecie. Clemons zablokowany przez Brogdona. Świetna akcja defensywna. Brogdon teraz też zacznie naszą akcję ofensywną i sam do końca. I z faulem! Aj! Ale szkoda, że to nie weszło i mielibyśmy szansę na remis. No właśnie, tutaj ile minęło? 20 sekund i jak inaczej wygląda już stan gry w tym momencie. Pięknie. Brogdon też świetne rzuty osobiste. No i mamy minus 1 i minuta 55 do końca. Harden. Kryty przez Meltona, tak więc no też nie dziwię się w sumie, że tyle punktów tutaj nawrzucał. Pozostawione 2%, ale nie trafia. Zbiórka ofensywna. Clemonsa. Z faulem i jeszcze perfect release. I jak to 2 plus 1 Hardena. No, pokazał swoją klasę w tej akcji. Tak więc już tam 49 punktów będzie miał. No jeszcze mamy wystarczającą ilość czasu na to, że nie trzeba ryzykować trójek, tak więc bardzo ładna akcja i Brogdon 20 punktów. Cyk. Bardzo ładnie. Dobra, no minus 2. No tutaj właśnie wystarczy jeden dobry defense, akcja ofensywna celna i mamy remis.
I jeszcze przechwyt Meltona. I dokończy tą akcję sam Melton z faulem. Dobrze. Bardzo dobre zachowanie Meltona, który no równo leci ze wszystkimi statystykami, ale zobaczmy, rzut osobisty celny, czyli ma 6-6. I jest siódmy punkt dla Meltona, mamy remis, minuta 15 do końca. Bardzo ważny przechwyt przed chwilką, może to powtórzy. Ale dobra zasłona, perfect release, no jest trójka Hardena. A my tutaj gramy swoje. Dobra, Clark potrafi rzucić trójkę. Niecelnie. Ej, nie ma zbiórki ofensywnej, jeszcze faul niepotrzebny Portera Juniora. Ajajaj, rzuty. Mamy tutaj powtórkę bloku Brogdona. No, tyłem dłoni chyba, nie? Dobra, zobaczmy, Westbrook. Pierwszy rzut celny. Okej. No szkoda, że ta trójka Clarka nie weszła. Więc teraz jakaś szybka akcja za dwa przydałaby się. No dobrze, Kazinza, ale też szkoda, że ta piłka nie wylądowała w koszu. Też tylko rzuty. Tak więc no jak widać na tym poziomie, czyli Hall of Fame, no jest bardzo bliski ten defense przeciwnika. No i często faul. Dobra, więc teraz defensywą musimy powalczyć. Hardena przykryć. I pięknie, ależ to Melton znów zrobił, ale Brogdon, no dawaj, asystę numer 9, tak jest. Dobra, Melton zasłużył na punkty przy tej akcji. Ajaj, Westbrook. Harden. No nie oddaje rzutu, a tutaj Westbrook pozostawiony. No dobra, musimy tutaj oddać rzut za 3. No dobra, zaczynamy, więc piłka tutaj powędruje do właśnie Portera Juniora, bo on ma najlepsze te trójki w tym momencie, tak więc zasłona. Kurde, dobrze, wide open, ale niecelnie. Slightly late, od razu niecelnie, tak więc no spróbujmy odebrać piłkę, ale fauluje Clark. I rzuty dla Houston, tak więc no tutaj chyba przegramy. Już będzie bardzo ciężko, nawet jeśli trafimy trójkę. No dobra. Tak więc Porter Junior. Jeszcze raz spróbuję tutaj oddać rzut za 3. Perfect release, ale nadepnął na linię, tak więc minus 3 w tym momencie, 5 sekund. No jeszcze musimy tutaj pofaulować, myślę. Dobra, tak więc automatyczny faul musi tutaj pójść. Dawaj, dawaj, faulujemy, faulujemy, ale 1-3 sekundy. Opóźnienie troszeczkę w reakcji. I nie trafia Westbrook. No. Zobaczmy, drugi rzut już niestety celny. No i już tak nie ma tutaj czasu. Tak więc Brogdon spróbuje rzucić. Ale i tak nie ma. Nie ma punktów. No dobrze, przegrywamy 127-123. No a więc teraz dwie porażki z rzędu, no ale też z tak grającym Hardenem, no ciężko tutaj było wygrać. I Westbrookiem razem 84 punkty rzucili. A u nas Porter Junior 25, 5 na 12 tych trójek, Kazin 25, też Brogdon 29 asyst, szkoda tej jednej asysty, Hardaway Junior nie najgorzej, wolący nas 8-12 w 15 minut, no trochę lepiej, ale dalej słabo, nie? Dobra, Atlanta po raz drugi, ale jeszcze raz wejdziemy w skład, tak więc tak, Hardaway Junior już na dwójce, bez Meltona, Melton on fire bez minut. Tak więc no tutaj Fernando i Melton wejdzie na zmianę. Dobra, Atlanta 44-20. No tak więc tamten mecz, dobrze, jest Jamorant. Elegancko. Tak więc wchodzimy jeszcze raz tutaj. Jamorant oczywiście w pierwszym składzie, 32 minuty. Brogdon na dwójce. Porter Junior, Sabonis, Cousins.
Hardaway 18 minut on fire i bez Meltona, no ale Hardaway jednak lepszy, nie? A sprawdźmy ich tutaj średnie. Hardaway 9 punktów. No i w sumie nic poza tym. 18 minut, o 8 minut mniej niż sezon temu. Tak więc nie takie duże spadki. I Melton 6 punktów, 2 zbiórki, 3,5 asysty w 15 minut. No dobra, spróbujemy z Hardawayem Juniorem z Atlantą. No zobaczmy, jak to będzie wyglądało po powrocie Ja Moranta, ale świetna pierwsza kwarta. No i utrzymujemy tutaj przewagę 20 punktów w czwartej kwarcie. 142-116. Zobaczmy, jak tam Morant 26 punktów, 11 asyst. Brogdon 35 punktów, 13 asyst. Z pozycji numer 2. Ale Brogdon nam tutaj wyrasta na świetną armatę. No, bo mamy Portera Juniora tylko jako jedynkę, nie? W scoring options. Morant wrócił. Tak więc może Morant, Porter Junior i Brogdon? Tak spróbuję. Tak to ustawimy. A więc tutaj Morant jako nasz najlepszy zawodnik, nie? Porter Junior jako drugi i Brogdon na trzecim miejscu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale świetne zwycięstwo znów nad Atlantą. Trae Young 2 na 9 tylko za 3, świetnie go zatrzymaliśmy. Anthony Davis 15 tylko punktów, też bardzo słaba skuteczność. No świetnie zagraliśmy, dobrze. Washington Wizards 13-50, czyli odwrotny nasz prawie bilans. No to tutaj musi być dobrze, już z full składem i to jeszcze na naszym parkiecie, chociaż pierwsza kwarta nie najlepsza, ale jest zwycięstwo 117-98 i Brogdon 28-8, Morant 27 asyst, Porter Junior 13, Hardaway Junior 13, no nie najgorzej, Sabonis 8-15, Valenciunas, Cousins, okej. No dobra, najważniejsze, że jest zwycięstwo, 52-13 już. To lecimy dalej. Utah Jazz. Zobaczmy na ich parkiecie. Plus 8 po pierwszej kwarcie. Minus 7 po drugiej. I zobaczmy, czwarta kwarta jest blisko. Plus 3. 4 minuty zostały. No cały czas bardzo blisko. Minuta została, mamy cały czas przewagę. 49 sekund. Dobra, jeszcze tam wskoczymy. Mamy plus 3 w tym momencie. Dobra, i jeszcze jesteśmy w posiadaniu piłki, tak więc Morant. Dobra. 3 sekundy ofensywne. No niepotrzebna ta strata. Dobrze, 22 punkty Brogdona, 8 asyst. Mitchell, no ale tutaj trzeba uważać, bo wystarczy trójka. Pięknie. Dobra, nie trafia Mitchell. Brogdon na lewej ręce pod koszem, ale tutaj Porter Junior mógł podchodzić. Dobra, Brogdon zaczyna akcję. Mamy zasłonę i to bardzo dobrą. Brogdon próbuje, ale zablokowany i jednak... A nie, nie ma faulu, jest timeout dla Utah. No, a player of the game w tym meczu Sabonis, 18 tylko punktów, tak więc widzę, że mała ilość punktów naszych zawodników indywidualnie, ale spora ilość i z nich. Dobra, tutaj skupmy się na grze. No dobra, tutaj tylko 2 punkty, tak więc dobrze i już będą faulować. Tak więc Morant, jednak Morant będzie oddawał rzuty. Morant tylko 9 punktów. Dobra, jeszcze nie rzucamy, tak więc jeszcze tutaj spróbujemy uciec. Dobra, 8,5 sekundy zostaje i już rzucamy. Pięknie. Dobra, mamy 2 na 2, nie mamy już, nie, my mamy jeszcze jeden czas, tak więc wracamy na plus 3 punkty. 8 sekund jeszcze zostało. Dobra, nie będzie, 75% defensu. Jeszcze tutaj spróbują faulować. Nie, już koniec. Tak jest, zwycięstwo 103 do 100. No dobrze, i to będzie już wszystko w tym odcinku, tak więc wielkie dzięki za uwagę, no i nie zapomnij ocenić tego filmu, to mi bardzo pomoże, tak więc dzięki już z góry, no i też dzięki za dotrwanie tutaj do końca i za to, że obejrzałeś ten odcinek. Zapraszam oczywiście po więcej. Do zobaczenia, trzymajcie się, siemano.